Michela Carsona i Martynę, która będzie go tłumaczyć. I teraz możemy się jeszcze szybko pomodlić, pobłogosławić ten czas, dlatego podnieście swoje ręce i pobłogosławmy ten czas. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas. Proszę Ciebie, pobłogosław teraz naszego mówcę, dodaj mu mądrości. Proszę, wkładaj swoje słowa w jego usta, Panie, dzisiaj. Proszę, otwórz nasze serca na to, co będzie teraz mówione, abyś poruszał nas i przemieniał nasze serca, abyśmy mogli w naszym codziennym życiu wykorzystać to słowo, Panie. Amen. Amen. Raz, raz, raz. Słychać. Chwała Panu. Chwała Panu. Okay, I'm gonna need more than that. Będę dzisiaj potrzebował więcej niż to. So if you want to leave the church on time, just answer. Praise the Lord. Chwała Panu. Okay. David said, "I was happy when they said, 'Let us go to the house of the Lord.'" I Dawid powiedział, że on był szczęśliwy, kiedy mógł przebywać w domu Pana. So just turn around, give somebody a warm handshake. Więc obróć się do sąsiada. Smile. Uśmiechnij się. And tell that person, "I love you with the love of Jesus." I powiedz, kocham Ciebie miłością Chrystusową. If the person did not smile, change your seat. Jeśli ktoś się do Ciebie nie uśmiecha, to może zmień miejsce. This is a high profile service. To jest świetne nabożeństwo. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank the Lord for the opportunity to stand before you. I chcę podziękować Bogu za to, że mogę dzisiaj stać przed Wami. And I want to honor and give appreciation to my pastor and the wife for the opportunity and the elders of the church. I bardzo dziękuję pastorowi i starszym zboru, że za ten przywilej bycia tutaj. For entrusting this time, że ufają to mi, me to share the word of God. Aby dzielić się słowem Boga. Hallelujah. Hallelujah. It's been a long time. I'm a little bit shaky. Długo mnie tutaj nie było. But it's okay if you pray for me, we will go on time. Ale jeśli będziecie się modlić, to może skończę dzisiaj na czas. The topic says Kingdom Invasion Part 2. I dzisiejszym tematem jest inwazja Królestwa Bożego i to jest część druga. The last time I stood before you, I talked about kingdom invasion. No i kiedy wcześniej dzieliłem się z wami tym tematem, to mówiłem o inwazji Królestwa Bożego. And I liken it to colonization. I o takim skolonializowaniu przez Królestwo. For you to be able to understand. Żebyśmy zrozumieli. I liken it to the two times this nation has been colonized. Can you repeat? I liken it to two times that this nation has been colonized, has been occupied. I przyrównałem to do skolonizowania przez dwa narody. Coś takiego. Dwukrotnie naszego kraju. Okej, okej. Dobrze, dziękuję, pastor. Now, you know, that part of history is not a nice part of the history of this nation. I ta część historii naszego kraju nie jest zbyt wesoła. Because every time there was an occupation, we were forced to do things that we did not want to do. Bo kiedy była okupacja, to my byliśmy zmuszeni robić coś, czego nie chcieliśmy robić. The Russians imposed their language and culture upon the people. Bo Rosjanie zmusili nas, aby uczyć się ich języka, ich kultury. It was the same thing with the Germans. I to samo było z Niemcami. So it's not a very nice part of the history of this nation. Więc to nie jest fajna część historii naszego kraju. So I apologize for talking about it. Więc przepraszam, że mówię o tym. But the truth is that the kingdom of God has exactly the same principle. Ale mówię o tym dlatego, że Królestwo Boże ma taką samą zasadę. When the disciples asked Jesus, "Teach us how to pray." Bo kiedy uczniowie poprosili Jezusa, naucz nas, jak się modlić.
And he taught them a very simple prayer. On nauczył ich bardzo prostej modlitwy. Our Father who is in heaven. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie. Hallowed be thy name. Święć się imię twoje. Thy kingdom come. I przyjdź królestwo twoje. I just want to stop there. The first part of that prayer talks about relationship. I ta pierwsza część tej modlitwy mówi o relacji. Our Father is not everybody on the street that you meet that you say, "Hey, daddy, good morning." Ojciec to nie jest każdy, kogo spotykasz na ulicy, mówisz: "O, cześć, tato." Even if you were going to call somebody daddy, there must be some kind of a relationship. Jeśli nazywasz kogoś ojcem, to musi być to jakaś relacja. So when you say our Father in heaven, it talks about that you should have a relationship with the Father that is in heaven. Więc jeśli mówisz Ojcze, Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, to musisz mieć relację z Bogiem, żeby tak mówić. And so if you have that relationship and you begin to worship him, the hallowed means worship. Jeśli masz tą relację i mówisz: Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć się imię twoje, to uwielbiasz go, gdy mówisz święć. And if you build a relationship with God and you begin to worship God, something else is going to happen. Can you repeat? If you have a relationship with God, jeśli masz relację z Bogiem, and you begin to worship God, i uwielbiasz go, something is going to happen from there. To coś się stanie. You will be invaded by the kingdom of God or heaven. Stanie się inwazja do twojego życia Królestwa Bożego. Hallelujah. 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 So that's what naturally should happen. I to jest coś, co tak naturalnie powinno się dziać. Our Father, Ojcze nasz, who art in heaven, któryś jesteś w niebie, we worship you, święć się imię twoje, and then the kingdom comes, i wtedy przychodzi królestwo, which is the rule and the reign of God, you know, implanted in my life. To jest taką zasadą i takim deszczem w moim życiu. And if the rule and the reign of God comes into your life, something will happen. Jeśli te zasady i ten deszcz przyjdzie do twojego życia, to coś się wydarzy. And that's exactly what Paul says to the Corinthian church. I to jest dokładnie to, co Paweł powiedział do kościołu w Koryncie. If any man is in Christ, kto jest w Chrystusie? If you've been invaded by the kingdom of God, jeśli była w twoim życiu inwazja Królestwa Bożego, you will be a new creation. Będziesz nowym stworzeniem. You will become different. Będziesz inny. And when there was an occupation, they forced you to speak a language that is not your own. I kiedy nas okupowano, to kazano nam nauczyć się języka, który nie był nasz. So this morning my emphasis is on the basics of the kingdom. Więc dzisiaj będę mówić o takich podstawach królestwa. What is it that is supposed to happen once you are a child of God? Co powinno się wydarzyć, jak jesteś dzieckiem Boga? Because this is the, you know, this is the identity. This is how you will be identified. To jest nasza tożsamość. To jest tak, jak ludzie będą nas postrzegać. One, your lifestyle will change. I nasze sposób życia się zmieni. If your lifestyle has not changed, jeśli twój sposób życia się nie zmienił, perhaps you've not been born again. To może nie byłeś, nie jesteś nowonarodzony. But if you've been born again, ale jeśli jesteś nowonarodzony, your lifestyle must change. To twój sposób życia musi się am zmienić. Am I talking to somebody this morning? Czy ktoś mnie słucha dzisiaj? Amen, amen. If you have experienced, your lifestyle will change. Jeśli tego doświadczyłeś, to twoje sposób życia się zmieni. It is practically impossible. To jest praktycznie niemożliwe. For you to be born again. Żebyś był nowonarodzony. And still live exactly the same way you were living. I żył ciągle tym samym życiem, jakim żyłeś poprzednio. You might be living in the same house anyway. Możesz żyć w tym samym domu. Wearing the same clothes. Nosić te same ubrania. But even your language will change. Ale twój język the way you speak will change. To jak mówisz się zmieni. You may not be able to use some swear words, some bad words like you used to do. Może przestałeś przeklinać, używać złych słów. Your lifestyle will change. Twój sposób życia się zmieni. And so if this is not happening, there's a question mark. Jeśli to się nie wydarzyło, to powinniśmy postawić taki znak zapytania. And beyond this, as a people of God,
can you repeat? Beyond this, beyond being born again, I poza tym, as a people of God, jako ludzie Boga, there are common things that should happen in your life. Są takie typowe rzeczy, które powinny się zdarzyć w naszym życiu. Let's just read the book of Mark, because I wouldn't belong here. The book of Mark, chapter number 16, verses 15 to 20. You can read. Tak. Przeczytam Marka 16, rozdział od 15 do 20 wersetu. Czy będzie wyświetlony, czy muszę ze swojego czytać? Bo może mam inne tłumaczenie niż wyświetlone. 15 to 20 Mark, chapter yeah, number. Okay. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Amen. Amen. May God bless the reading of His word. Niech Bóg błogosławi czytanie. My emphasis this morning is on the people that believe. Więc dzisiaj skupię się na tych, którzy wierzą. There was an instruction to go and preach the gospel. Dostali oni instrukcję, aby iść i głosić dobrą nowinę. And if you believe the gospel, jeśli wierzysz dobrej nowinie and you are baptized, i zostałeś ochrzczony, there should be some evidence, you know, in your life and around your life. To powinny być pewne dowody wokół ciebie i w twoim życiu. And verse 17 says, and these signs shall follow them that believe. Bo w 17 wersecie jest napisane, że tym, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie so znaki. These signs are not meant to follow pastors. Więc te znaki nie będą chodzić tylko za pastorami. These signs are not meant to follow the apostles. Te znaki nie będą towarzyszyć tylko apostołom. These signs are not meant to follow the elders. Nie tylko starszym. These signs are not meant to follow the deacons and the deaconesses. Diakones. Oh, nie będą towarzyszyć tylko diakonom. These signs are to follow everyone that believes. Te znaki będą towarzyszyć każdemu, kto uwierzy. Help me talk to your neighbor, say, are you a believer? Zapytaj sąsiada, czy ty wierzysz, czy jesteś wierzący? Look into the person's eyes. Let make sure the person sees you. Upewnijcie się, że was widzi. Czy jesteś wierzący? Because this is the basics. Bo to jest podstawa. You know, this is the basics. To jest podstawa. And these signs shall follow them that believe. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. The Bible says they will cast out devils. Biblia mówi, że oni będą wyganiać demony. They will speak in new tongues. Będą mówić nowymi językami. And they will lay hands and the sick will be healed. I będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Even if they take off serpents, nothing can harm them. Serpent. Even if they take off the serpents. Okay, a, że jeśli wezmą 18. węże, to nic im się nie stanie. Hallelujah. Hallelujah. I know you pray for us. We're doing quite well. Don't worry. Radzimy sobie w miarę okej. Hallelujah. So these are the basics. Więc to są podstawy. And this concerns me. It worries me a little bit. To, co mnie troszkę przeraża. Because these are the prerequisite, what is required. To jest taki czynnik, który jest wymagany. These are the requirements. To jest takie wymaganie. I know that if you're going to enter into the university, jeśli chcesz dostać się na studia, there will be some basic requirements. To są jakieś takie podstawy, które musisz spełnić. You must have them before you can be admitted. Musisz je spełnić, zanim ciebie przyjmą. So these are the basics
for every believer. Więc to są takie podstawy dla każdego wierzącego. The problem with our church, the 21st century church, is that we have not come to this point. Problem naszego kościoła w tym wieku jest, że what is the problem? We have not come to accept this. Że nie przyjęliśmy tego. As is a requirement for me and you. Jako wymaganie dla mnie i dla ciebie. This is not a requirement for the pastors. To nie jest wymaganie dla pastora. This is a requirement for every person that says I believe in Jesus Christ. To jest wymaganie dla każdego, kto mówi, że wierzy w Jezusa. These signs must follow. Te znaki muszą towarzyszyć. So the question is the sign following you? I pytanie brzmi, czy te znaki towarzyszą tobie? And if the signs are not following you, something is wrong. A jeśli nie towarzyszą, no to coś jest nie tak. Let me talk to people this side. These people are too quiet and nice. Ci tutaj są głośniejsi. Are these signs following you? Czy te znaki towarzyszą wam? These signs, you see, when I read this scripture years back. I kiedy czytam te fragmenty, to kiedy lata temu, gdy je czytałem, I became so interested. To mnie tak bardzo zainteresowało. Because if the Bible says if I believe in Jesus. Bo Biblia mówi, że jeśli uwierzę Jezusowi, I should be able to cast out devils. To będę mógł wyganiać demony. I should be able to speak in tongues. Będę mówił językami. I should be able to lay hands upon sick people and they get healed. Położę ręce na chorych i oni będą uzdrowieni. And much more, just those three basic things. I o wiele więcej. So if these signs are not following you, więc jeśli te znaki nie towarzyszą tobie, is the Bible false? Is the Bible still true? To czy Biblia nadal jest prawdziwa? What happened to us? Co się z nami stało? These signs shall follow. Te znaki powinny nam towarzyszyć. We are living at the greatest time in history. My żyjemy w najlepszych czasach w historii. We have the Word of God. Mamy Biblię. And the word of God is true and is real forever. A Biblia i słowo Boga jest prawdziwe i trwa na wieki. These signs must follow you. Te znaki muszą towarzyszyć tobie. So if it's not happening, that should give you some concern. Więc jeśli to nie towarzyszy tobie, to powinieneś się you zastanowić. You cannot just be a believer and be a believer without signs manifesting in your life. Nie możesz być tylko wierzącym i tak sobie po prostu być bez tych znaków. It is not acceptable by the Bible standard. To nie jest akceptowalne według standardu Biblii. It's not acceptable. To nie jest akceptowalne. So what's going on? Więc co jest grane? It says you will receive power. Jest napisane, że otrzymasz moc. After the Holy Ghost has come upon you. Jak Duch Święty stąpi na ciebie. Now some of you have received the baptism of the Holy Spirit. I wielu z was było ochrzczonym w Duchu Świętym. Even though you speak in tongues once in a week when you come to church, it's okay. Nawet jeśli mówisz językami tylko raz w tygodniu, to jest okay. At least you do it once in a week. Chociaż robisz to raz w tygodniu. But you ought to experience these miracles. Ale powinieneś doświadczać tych cudów. This is supposed to follow you. Te znaki powinny towarzyszyć ci. This is not for the council of elders. To nie jest tylko dla starszych zboru. This is for every believer. To jest dla każdego wierzącego. So what is going on? Więc co jest grane? What is going on? Co się dzieje? If you are a witness, jeśli jesteś świadkiem, now let a witness is simply somebody that has an experience or saw something happen. Świadek to jest taki, który doświadczył czegoś, widział coś. Every one of us is called to be a witness. Każdy z nas jest świadkiem.
a witness that Jesus is real in your life. Świadkiem tego, że Bóg jest prawdziwy, że Jezus jest prawdziwy w naszym życiu. Is Jesus real in your life? Czy Jezus jest prawdziwy w twoim życiu? Are you a witness? Czy jesteś świadkiem? Because when you are a witness, you talk about your experience. Bo kiedy jesteś świadkiem, to opowiadasz o tym, co przeżyłeś, everybody co widziałeś. Everybody is called to be a witness. Każdy powinien być świadkiem. You don't need biblical training to be a witness. Nie potrzebujesz biblijnej szkolenia, żeby być świadkiem. Nobody has to train you to be a witness. Nikt nie musi ciebie wyszkolić na świadka. Nobody has to pray for you to be a witness. Nikt nie musi się o ciebie pomodlić, żeby a był świadkiem. A witness simply talks about what he or she has experienced. Świadek to ktoś taki, kto doświadczył czegoś. And when you become a witness, i kiedy zostajesz świadkiem, the signs will follow. To znaki będą towarzyszyć. Hallelujah. 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 The problem is that we are no longer witnesses. Problem jest w tym, że my nie jesteśmy dłużej świadkami. We are not witnesses. Nie jesteśmy świadkami. What was the last time you have an experience with God that you cannot keep quiet? Kiedy ostatnio miałeś doświadczenie z Bogiem, kiedy nie mogłeś przestać mówić, nie mogłeś przestać być głośno, jakby. Because I know that, you know, some of you that went to good restaurant this last weekend, you'll be talking about it. I wiem, że wielu z was mogło być w fajnej restauracji w ten weekend i mówić ciągle o tym. You know, there's a new restaurant that is just open. Wiesz, jest taka nowa restauracja otwarta. Their food is good. I po prostu jest wyśmienite jedzenie. You, but you are witness. Zapłacisz za to, żeby być świadkiem. Nie zapłacą ci? Oni ci nie zapłacą, żebyś był świadkiem. Nobody's paying you, but you are witness. Nikt ci nie zapłaci, żebyś był świadkiem. So what happened to us? Więc co się z nami stało? Why are these signs not manifesting? Dlaczego te znaki się nie manifestują? God bless this church. Bóg pobłogosławił ten kościół. We have one of the biggest facilities. Mamy jeden z większych budynków. Maybe in Pomorski. Może w Pomorskiej. Who knows? Maybe in the entire Poland. A może nawet w całej Polsce. Maybe in the entire Europe. Może w całej Europie. And we don't have 10% of the people in this city in the church. A nawet nie mamy 10% miasta w naszym kościele. 10%. You know, I think they said it's about 60,000 people or just so. Let's just say 60,000. Załóżmy, że jest 60 tysięcy mieszkańców w Tczewie. 10% of 60,000. 10% 60 tysięcy. 10% of 60,000 is how much? Yes, young lady there. You're wearing blue like me, smiling. Yes. Yeah, yeah. Okay. She didn't get it. 6,000. Okay, that's too much. That's too much. Can we have 600? Czy możemy mieć chociaż 600 ludzi tutaj? 600. Chociaż 600. Why are they not coming? Dlaczego oni nie przychodzą? Because you and me are not witnesses. Bo ani ty, ani ja nie jesteśmy świadkami. We are not witnessing. Nie jesteśmy świadkami. We are living in such a time that we have become so self-centered. My żyjemy w czasach, w którym jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie. Because for you to experience these signs. Bo żebyś ty doświadczył tych znaków. First of all, you need to spend time with the Master. To po pierwsze musisz spędzać czas z Bogiem. You need to spend time with God. Spędzać czas z Bogiem. Do you have a neighbor that is sick? Czy masz znajomego, który jest chory? And every now and then you witness the neighbor go to the hospital. To kiedy masz takiego znajomego, to bierzesz go do szpitala. You could be a witness. Wtedy możesz być świadkiem. Something can change. Coś może się zmienić. If these signs are following you. Jeśli te znaki towarzyszą tobie.
Because if you can take the neighbor into the place of prayer. Bo możesz wziąć tego znajomego do miejsca modlitwy. If you can take that neighbor and fast and pray. Możesz się za niego modlić, możesz pościć. O sąsiada też. Do you have a colleague that you love so much at work? Czy masz może takiego znajomego w pracy, którego bardzo lubisz? And he's not going to church, he's not born again. A może on nie jest jeszcze nawrócony, nowonarodzony? Have you taken an hour to cry to God for the salvation of that colleague of yours? Czy wziąłbyś go, żeby pomodlić się z nim, żeby zawołać do Boga o niego? The reason the signs are not following us is because we do not desire. Powodem, dlaczego te znaki się nie manifestują, jest to, że my tego nie pragniemy. We are not witnesses. My nie jesteśmy świadkami. If you are invaded by the kingdom of God, jeśli była w twoim życiu inwazja Królestwa Bożego, these signs will follow you. Te znaki będą towarzyszyć. I am calling this church to the place of the supernatural. I dzisiaj wołam was, Kościele, żebyście byli takim supernaturalnym. It is possible for every one of us to become a carrier of the signs and wonders that is in the name of Jesus. To jest dzisiaj możliwe, aby każdy z nas mógł mieć te znaki, żeby one towarzyszyły nam. Bo tak mówi Biblia. The Bible says so. Tak mówi Biblia. Wake up, young people. Ludzie. Wake up, young people. Obudźcie się. When I read the scriptures years back, kiedy on czytał te wersety lata temu, to był sprowokowany. And I've seen the miraculous. Widział takie cuda w tym. I have seen signs and wonders that even myself could not believe that is happening. I on widział cuda, którym po prostu były no wow. We are not going to get this generation with a lot of preaching and good English, good polish. My nie zdobędziemy tego miasta poprzez dobre kazania i dobry polski. We have to change our tactics for evangelism. My musimy zmienić nasze taktyki na ewangelizację. We have to move to the realm of power evangelism. My musimy przenieść się na taką ewangelizację z mocą. If you notice the ministry of Jesus Christ. Can you repeat? If you notice the ministry of Jesus Christ. Jeśli zauważysz, jak Jezus głosił, it was power evangelism. To tam było potężnie. He meets the woman at the well. Spotkał kobietę. She is a Samaritan. I to była Samarytanka. And Samaritans and Jews, they don't do things together. I Samarytanie i Żydzi no nie przepadali ze sobą. And she asked her, give me some water to drink. I on spytał się jej, daj mi pić, daj mi coś do się napić. What's up with you, man? I on nie zrobił, co jest z tobą? Ona nie powiedziała, nie widzisz, że jestem Samarytanką? My nie robimy nic z Żydami. You understand that kind of attitude? Rozumiecie tę postawę? And Jesus said to her, Jezus powiedział do niej, if you know who was asking you for a drink of water, gdybyś wiedziała, kto ciebie pyta, you would have given. To byś mi dała wody. Because I have some water, bo ja mam wodę, that if I give you, którą gdybym ci you dał, will not test anymore. To nie byłabyś już nigdy spragniona. Now you read the rest of the story. I znacie resztę historii. One woman, ta jedna kobieta, witness, była świadkiem. And brought the whole Samaria to church. Ona przyniosła całą Samarię do Jezusa. Piotr. He denied Jesus three times. On zaparł się Jezusa trzy razy. But the Bible said when she was filled with the Holy Ghost. Ale Biblia mówi, że on został przepełniony przez Ducha Świętego. Just like you and me. Tak jak ty i ja. They were going to church. Chodzili do kościoła.
broke as they were, they were broke. I byli spłukani. Because it's not about how much is in the bank. Bo tu nie chodzi o to, ile masz zer na koncie. It's not about what you wear. Nie chodzi o to, jak się ubierasz. It's about the power of God on the inside of you. Tu chodzi o moc Bożą, która jest w tobie. And so the Bible says, as they were going to church. I Biblia mówi, że on, kiedy Piotr szedł do kościoła, they saw a man who asked them for some alms, asked them for some donation. To zobaczyli takiego mężczyznę, który siedział i prosił o pieniądze przed kościołem. Peter, the same Peter that denied Jesus. I ten sam Piotr, który zaparł się Jezusa, he said to that man, on powiedział do tego mężczyzny, I don't have any. Nie mam pieniędzy. But there's something that I have. Ale mam coś. Hallelujah. Hallelujah. Do you have it? If you have it, czy masz to coś? Thank you. Okay, you wave your hands. You're not sure. If you have Jesus on the inside of you, wave your hands. Jeśli masz Jezusa w sobie, pomachaj do mnie. Hallelujah. Hallelujah. Tell somebody you have it. Powiedz do kogoś, masz go. Tell somebody you have it. Masz go. Allow him to pozwól mu, żeby silver działał. And gold I do not have. Ale Piotr powiedział, złota ani srebra nie mam. Something that I have that you cannot see. Ale mam coś, czego nie widzisz. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa. Rise up and walk. Wstań i chodź. God has called every one of us. I Bóg woła dzisiaj każdego z nas. To the place of the supernatural. Do miejsca, gdzie dzieją się cuda, takiego supernaturalnego. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, you are qualified, to się kwalifikujesz, żeby się manifestowało przez ciebie te supernaturalne rzeczy. There is no school for it. Nie ma na to żadnej szkoły. There is no training for it. Nie ma żadnego treningu. It is simply believing in Jesus. To jest po prostu wierzyć. Hallelujah. 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 It's simple. To jest proste. Lay hands upon the sick. Kłaść ręce na chorych. Some of you never lay hands upon the sick, so you wouldn't even know whether they will get healed or not. Wielu z was w ogóle nigdy nie kładło ręce na chorych, więc jak mielibyście wiedzieć? Next time after today. Can you repeat? After today. Po dzisiejszym kazaniu. If somebody says I have headache. Jeśli ktoś powie mam ból głowy. Tell the person kneel down. Powiedz tej osobie, uklęknij w imieniu Jezusa i ból głowy odejdzie. And it's not your problem. I to nie jest twój problem. Your problem is to lay hands. Twoim problem jest to, żeby położyć ręce. It's not your business to heal. To nie w twoim interesie jest uzdrawiać. It's not your business to deliver. Nie w twoim biznesie jest, żeby dostarczać. It's your business to say, Lord, use me. Ty powinieneś powiedzieć po prostu, Boże, działaj. It's just for you to make yourself available. To jest to, żebyś stał się dostępny dla Boga. I'm asking the folks in this church. I dzisiaj pytam was. I'm asking every one of us in this church. Pytam każdego z nas. Let's go back today. Cofnijmy się do dzisiaj. Believing that signs and wonders are our part of our lives. Uwierzmy w to, że te znaki i cuda są częścią naszego życia. Believe it in your heart. Uwierz w sercu. And reach out. I dosięgnij. Reach out to those who are hurting. Dosięgaj tych, którzy są zranieni. There are situations around you. Są sytuacje wokół ciebie. That God wants to show his power. Gdzie Bóg chce pokazać swoją moc. You know, when somebody confronts you with a problem. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie z problemem. You know, some of you wonder why they always coming to complain to me. I wielu z was się zastanawia, czemu znowu przychodzą narzekać do mnie. Why is he telling me your problem? Znowu mi gada o swoich problemach. I'm not a doctor. Ja nie jestem doktorem. No, you're not a doctor. Nie jesteś doktorem. But the Holy Spirit is drawing her to you. Ale to Duch Święty jest w tobie i on przyciąga tych so ludzi. That person can experience God. Żeby te osoby mogły doświadczyć Boga. Hallelujah! 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 We are going to go out and manifest the power of God. My zostaliśmy powołani, żeby iść i żeby towarzyszyły nam te znaki i cuda. Tell your neighbor it is possible. Powiedz do sąsiada, to jest możliwe. I am going to be a sign and a wonder. Ja będę tym, który będzie it is possible. Działał.
I'm no longer going to keep quiet. Nie będę już cicho. I serve the Almighty God. Mam wszechmogącego Boga. I serve the Almighty God. Ja służę memu Bogu. My God is Almighty. A mój Bóg jest wszechmocny. How many of you believe that? Jak wielu z was w to wierzy? Shout hallelujah! Więc krzycz hallelujah! You serve a living God. Ty służysz żywemu Bogu. Your God is real. Twój Bóg jest prawdziwy. Your God is powerful. Twój Bóg jest potężny. There is no other God in heaven and earth than the God that you serve. Nie ma innego Boga niż ten, któremu służysz. So live like your God is real. Więc żyj tym, jakby twój Bóg był prawdziwy. Live like your God is real. Żyj tak, bo twój Bóg jest prawdziwy. You serve the God of the impossible. Służysz Bogu, który działa niemożliwe. I know. Ja wiem. That you think, I like Pastor Michelle. He says nice things. I'm not saying things that are nice. Ja wiem, że wy możecie sobie myśleć, o, on mówi bardzo fajne rzeczy. I'm saying something that is real. Ja mówię coś, co jest prawdziwe. It is real. The power of God is real in your life. Moc Boża jest prawdziwa w twoim życiu. Thank you. Somebody say amen. Dzięki, I said the power of God is real in your life. Moc Boża jest prawdziwa w twoim życiu. Five people say that. You serve the God of the impossible. Służysz Bogu, który działa niemożliwe. Stop. I don't know. I like what Michelle said today. Ja lubię to, co Michelle dzisiaj powiedział. But I don't know how it's gonna happen. Ale ja nie wiem, co się stanie. I don't know. A ja nie wiem. I like to see it happen. Ja lubię, jak widzę, jak takie rzeczy się dzieją. Nie ma. I don't know. Nie ma. I don't know how it's going to happen. Nie wiem, jak to się wydarzy. You are not the first person that doesn't know how things happen. Nie jesteś pierwszą osobą, która nie wie, jak rzeczy się wydarzą. Mary said to Gabriel. Maria powiedziała do Gabory? Gabriela. I like the prophecy. Podoba mi się proroctwo. But you don't really know my situation. Ale ty nie znasz mojej sytuacji. I'm a virgin. Jestem dziewicą. I just want you to know. I żebyś wiedział. Don't let many people know. Nie, niech nikt się nie dowie. Ja nie znam żadnego mężczyzny. But I like what you say. Ale podoba mi się to, co mówisz. It could be, but... Może być, ale to już nie wiem. Is that your situation? Czy to twoja sytuacja? That you're worried about how it's gonna happen. Że zastanawiasz się, jak to się stanie. And Gabriel looked at Mary. I Gabriel spojrzał na Marię. He said, the power of the Most High God. I powiedział, moc świętego will Boga come upon you. Wstąpi na ciebie. It is not by power. I to nie jest przez moc. It is not by might. Przez potęgę. It is not by education. To nie przez edukację. It is not by status. Nie przez pieniądze. It is by the Spirit of God. To przez Ducha Boga. You have the Spirit of God masz upon your Ducha life. Świętego w swoim życiu. Możesz to zrobić. It's not by anything else, but by the Spirit of God. To nie jest przez nic innego, jak tylko przez Ducha Bożego. The problem is that you're looking at your situation. Ale problem jest w tym, że patrzysz na swoją sytuację. You know, the church has not prayed for me yet. Kościół się jeszcze o mnie nie pomodlił. I'm not been calling to the elders. Jeszcze mnie nie przywołali do bycia starszym. I don't even know the Bible. Nawet nie znam Biblii. It's not about how much Bible you know. To nie chodzi o to, ile Biblii znasz. It's about your experience with Jesus. To chodzi o twoje doświadczenie He only Jezusa. Called you to be a witness. I On woła cię, żebyś był Talk świadkiem. About what you have experienced. Żebyś mówił o tym, co doświadczyłeś. I used to be this and that. I możesz dzielić się, że byłem tak But i byłem Jesus taka. Saved me. Ale Jezus mnie ocalił. It's as simple as that. To jest tak proste. If you have an experience with God, jeśli masz doświadczenie that z Bogiem, experience is contagious. It will flow out. To doświadczenie powinno z ciebie wypływać. The power of the Most High God bo moc Boga will overshadow you. Będzie płynąć.
It's not about how good you are. Tu nie chodzi o to, jak dobry jesteś. You know, I committed some little sin yesterday. Popełniłem parę grzechów wczoraj. It's not about how good you are. Tu nie chodzi o to, jak dobry jesteś. It's God. To Bóg. And this morning, i dzisiaj I am calling you, wołam was, to walk in the supernatural. Żeby chodzić z takim supernaturalnym. To jest proste. Believe in your heart, uwierz w sercu, that Jesus Christ is real. Że Jezus Chrystus if jest prawdziwy. You have believed that, jeśli w to uwierzysz and you have experienced it, i doświadczysz tego, if Jesus has saved you, że Jezus ciebie ocalił, if your character has been changed, jeśli twój charakter się zmieni, if your situation has changed, jeśli twoja sytuacja się zmieni, that is something. To jest coś. That is a witness. To jest, wtedy możesz być świadkiem. You have an experience, bo masz doświadczenie. And God is going to multiply that experience. A Bóg pomnoży to doświadczenie. Stand on your feet this morning. I wstańcie dzisiaj. Stand on your feet this morning. Wstańcie. Stand on your feet this morning. Stand on your feet this morning. Wstańcie. It's not about who you are. To nie chodzi o to, kim jesteś. It's nothing else. To nic innego. But Jesus. Tylko Jezus. I want you to close your eyes and lift up your hands and your heart to God this morning. I zamknij swoje oczy. Forget about who is standing by your side. Zapomnij o tym, kto stoi obok ciebie. And I want you to ask that the Holy Spirit power will come upon you. I Duch Święty stąpi na ciebie i ta moc say, stąpi Lord, na ciebie. I want to be that witness in powiedz Bogu, że ja chcę być tym świadkiem I w ciebie. Be that instrument to demonstrate your power. Chcę być miejscem, w którym możesz używać. I want to be that instrument to show forth your glory. Chcę być osobą, przez którą możesz pokazać swoją help chwałę. Me, Lord Jesus. Pomóż mi, Ojcze. I surrender. Poddaję się Tobie. I surrender. I'm not a very good singer. Somebody can help me. I surrender all. Are you here in this house? Czy and you say, Lord, I surrender to you. I surrender. Poddaję fill się me. Tobie. Fill me with your presence. If you napełnij say it from mnie. Your heart, it's going to happen. God is real. It's right where you are. Bóg jest prawdziwy, On jest tutaj. It's right where you are. And if there's anything in your life that is not giving glory to God, the power of God that is here is going to change that situation. Jeśli jest coś w twoim życiu, co się nie układa, to Bóg może to przemienić, może zmienić tę sytuację. No matter what is happening, you serve the God of the impossible. Nieważne co się dzieje, to ty służysz Bogu wszechmogącemu. You are standing at the brink of the greatest manifestation of the power of God in your life. Stoisz dzisiaj na takim fundamencie, który się nie zachwieje i mogą się dziać cuda i przełomy. Just lift up your hands. Podnieś ręce. And close your eyes. I zamknij oczy. And say, Lord Jesus. I powiedz Boże. Pray this simple prayer with me. Say, Lord Jesus. Pomódl się teraz ze mną. Lord Jesus. Boże. I surrender. Poddaję się. I realize. Dochodzi do mnie. I cannot do it on my own. Że nie mogę tego zrobić sam. Holy Spirit. I Duchu Święty. Come upon me afresh. Stąp na mnie jako taka świeżość. I want to be a witness. Chcę być świadkiem. I want the signs and the wonders. Chcę tych cudów, tych znaków. That follow believers. Które podążają za wierzącymi. Żeby stały się prawdziwe w moim życiu. Father, in the name of Jesus Christ, I thank you, you promised me that you are raising an army of men and women that will show forth your power. An army of men and women that will demonstrate that Jesus Christ is real. An army of men and women that will show forth the glory of God. Father, I pray in the name of Jesus Christ that your power will overshadow, will come upon everyone standing at the sound of my voice. That sickness in the body, that situation in the marriage, that situation in the relationship, that situation at work, whatever is the condition, let it be invaded by the power of God. And let the kingdom come and let the glory be yours.
forever and ever. Amen. Amen.